kampery zabudowane na T6.1 to jest bardzo popularny obecnie trend w karawaningu i też jest sporo firm, które tym się zajmują. My jesteśmy na stoisku firmy Wanderer, bo tutaj rzeczywiście warto zwrócić uwagę na kwestie techniczne tego, jak taki kamper na tak stosunkowo niewielkim pojeździe może być zabudowany. Jest ze mną Michał Rzoska z Wanderera. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. No, mamy tutaj nasz samochód demonstracyjny akurat. To jest samochód, który zbudowaliśmy po to, żeby właśnie mógł uczestniczyć w tego typu imprezach i w którym trochę chcieliśmy pokazać też nasze możliwości. I pomysły, bo to też pomysły, dokładnie tak. Natomiast jaka jest idea w ogóle budowy samochodu? Myśmy wzięli tak naprawdę białą kartkę i narysowaliśmy trochę ten samochód od początku. Nie sugerowaliśmy się tym, co gdzieś tam już funkcjonowało na rynku, tylko stworzyliśmy troszeczkę wszystko od nowa według tego, jak uznaliśmy, że powinno to być. I dzięki temu udało nam się uzyskać raz bardzo dużo miejsca do przechowywania i do przewozu bagażu. Myślę, że mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o kubaturę, największą przestrzeń bagażową, jakby taką zamkniętą w klasie. Udało się to zrobić... Ale mówisz o bagażniku tylnym? Nie. Mówię łącznie o przestrzeni do przechowywania. Okay. Jeżeli sobie popatrzymy na wszystkie szafki, wszystkie szuflady, to tej przestrzeni jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o kubaturę właśnie tej przestrzeni, gdzie możemy coś sobie w tym samochodzie schować, coś sobie ułożyć, coś sobie przewieźć, posegregować, to jest ona największa w klasie. To nie jest duży samochód. Natomiast im mamy mniejszą powierzchnię do dyspozycji, tym bardziej ergonomicznie musimy ją wykorzystać. Udało nam się to dzięki temu, że wyrzuciliśmy tak naprawdę wszystko, co mogliśmy wyrzucić z tego samochodu, poza samochód, czy poza tą część główną. Mamy zbiornik gazowy zamiast butli, który jest umieszczony pod samochodem. Mamy zbiorniki wodne, które są umieszczone pod samochodem. Duża rzadkość w tych małych samochodach, bardzo rzadko mamy wbudowany zbiornik na wodę szarą czy wodę brudną. Zazwyczaj realizuje się to w ten sposób, że podstawia się taki akcesoryjny zbiornik pod samochód w momencie, w którym trzeba tą wodę zbierać, ale ten zbiornik trzeba gdzieś przewieźć i on też zajmuje miejsce. My mamy zaprojektowany customowo zbiornik według naszego projektu. Mamy 30 litrów wody czystej i 19 litrów wody brudnej. Okay. Także te zbiorniki są zamontowane z tyłu pojazdu. Mało tego, obydwa zbiorniki można wyczyścić, co nie we wszystkich samochodach się daje realizować. No, ja osobiście nie chciałbym oglądać tego zbiornika od środka po 2 latach użytkowania bez czyszczenia. Ergonomia, o tym mówiliśmy, tak? Te szuflady możemy w sposób bardzo prosty wyjąć, możemy je zabrać sobie do domu, zapakować i wpakować potem z powrotem już zapakowane. Jeżeli chcemy jechać na przykład na narty, możemy sobie taką jedną szufladę zostawić w domu. Tu nam się robi przestrzeń do przewozu nart. Tam pewnie z tyłu będziesz widział teraz taką przegrodę, ją też trzeba zdemontować, ale w bardzo prosty sposób. Za chwilę przejdziemy. Wówczas po długości możemy to przewozić. Co jeszcze? Co jest istotne? Bardzo często w takich małych samochodach widzimy 3 dodatkowe materace, które są w jakiś tam sposób rozkładane w formę łóżka. Zabierają miejsce, są problematyczne w użytkowaniu. U nas mamy kanapę, która jest tak naprawdę multifunkcjonalna. Mamy kanapę, którą możemy w bardzo prosty sposób stworzyć łóżko. Na to już żadnego materaca nie kładziemy. Tutaj jest materac sprężynowy, to jest taki specjalny materac 3D, który jest bardzo wygodny do spania. A tutaj to łączenie jest równe? To łączenie jest równe. Oczywiście można położyć jakiś tam dodatkowy koc, jeżeli komuś byłoby niewygodnie, natomiast przy 3 materacach one też są jakby łączone ze sobą. Ale co więcej, tutaj mamy w tej chwili łóżko, oczywiście tą część też kładziemy na płasko, ale jak nie chcemy się w pełni kłaść, możemy sobie zrobić taki a la szezlong, tak? No to ciekawe. Ten szezlong możemy też zrobić w drugą stronę, w bardzo prosty sposób. Kiedy parkujemy na przykład tyłem do oceanu? Kiedy parkujemy na przykład tyłem do oceanu. Super. Gdzieś na klifie
Punkt widokowy mobilny, punkt, prawda? Widokowy mobilny zrobić. Proszę bardzo, tutaj mamy półeczkę, gdzie możemy odstawić sobie kieliszek z winem. Mhm. Półeczka jest podświetlana dodatkowo, więc możemy tu się zupełnie swobodnie zrelaksować. I to wszystko, tak jak widziałeś, dzieje się naprawdę w ułamki sekund. Tak? To nie jest tak, że my musimy coś rozkładać, wyrzucić pół rzeczy z samochodu, żeby zrobić miejsce do spania. To naprawdę możemy zrobić tutaj bardzo, bardzo szybciutko. To, co tutaj wystawiłem, jak widzisz, to jest grill gazowy. Tak. I to jest grill gazowy, który jest zewnętrzny, bo mamy tutaj... Miejsce na butle? Nie, miejsce nie. Na butli nie ma. Tutaj okay. Nie ma butli. Butla jest pod samochodem, mamy 35 Aha. litrów gazu. No tu mamy złącze zewnętrzne do gazu. Podłączamy się wężem do grilla i robimy sobie grilla na zewnątrz. Ten samochód jest certyfikowany, my go certyfikujemy od minus 15 do plus 35 stopni. Dlatego, że izolacja i ogrzewanie działa jakby w dwie strony. Jak jedziemy w ciepłe kraje, nie chcemy, żeby nam się samochód za bardzo nagrzewał. Jak jedziemy w zimne kraje, nie chcemy, żeby nam się za bardzo wychładzał. Mamy opatentowany system izolacji, zarówno termicznej, jak i akustycznej tego samochodu. On składa się z 7 różnych warstw, różnych materiałów. I to najlepiej widać w momencie, kiedy sobie pukniemy w te drzwi. Tutaj słychać taki bardzo, bardzo głuchy odgłos. Tu nie ma żadnego dźwięku blachy, tak jak, nie wiem, tutaj mamy blachę, która przenosi nam wibracje, przenosi nam dźwięk. Ja mogę powiedzieć z naszego doświadczenia, no mamy klientów, którzy, mamy taką grupę klientów, którzy jeżdżą we freeridingu i regularnie jeżdżą na narty w Alpy. Mhm. I jeżdżą właśnie kamperami, bo jeżdżą gdzieś tam na dziko. I oni śpią przy minus tam 17, minus 20, tyle ile jest w Alpach zimą w górach. Rano sobie wychodzą, idą sobie na ten freeriding, zjeżdżają, są bardzo zadowoleni. Najpierw jeden klient z tej grupy kupił od nas kampera, potem bardzo szybko kolejne osoby zamówiły, bo się okazało, że te samochody się doskonale sprawdziły w tym naszym właśnie wykonaniu, jeżeli chodzi o izolację termiczną, izolację akustyczną. Akustyczna izolacja to, co daje nam komfort podróży na długiej drodze. Tak? Przy czym pamiętajmy, że transporter to i tak już jest dużo większy komfort podróży niż transporter oczywiście jest dużym, dużo większym komfortem podróży. Natomiast my w stosunku do jakby podstawowego modelu takiego kampera na transporterze Volkswagena uzyskaliśmy redukcję hałasu wewnątrz około 6 dB. Około 6 dB to jest dwukrotna redukcja hałasu. A tak organoleptycznie ja mogę powiedzieć, że w tym samochodzie przy 140-150 na godzinę, 150 oczywiście na niemieckiej autostradzie, możemy sobie swobodnie w samochodzie rozmawiać. Nie, i to rozmawiać pomiędzy przednimi a tylnymi siedzeniami. To nie jest coś, co spotykamy często nawet w samochodach osobowych. Mhm. Tak, przy tych prędkościach już ten jednak pęd powietrza robi swoje. Tutaj samochód jest na tyle wygłuszony, że bez żadnego problemu możemy swobodnie taką rozmowę sobie prowadzić. Oczywiście materiały, tak? Materiały wszystkie są materiałami z najwyższej półki. Myśmy pomyśleli sobie, że ludzie, którzy na co dzień jeżdżą samochodami, nazwijmy to, klasy wyższej i chcieliby posmakować takiej podróży kamperem, nie bardzo chcieliby przesiadać się na takiego transportera, dostawczaka, który ma udogodnienia umożliwiające właśnie spanie w nim czy gotowanie, ale jednak ciągle jest tym samochodem dostawczym, który ma trochę blachy, który jest ma trochę... Jest surowy. Jest surowy w wykonaniu, więc stwierdziliśmy, że ten samochód powinien być maksymalnie zbliżony do samochodów klasy średniej, wyższej, którymi nasi klienci poruszają się bardzo często na co dzień, tak aby mieli bardzo podobne odczucia. Ja postawię to z powrotem. Okay. Jak widzisz, powrót do ławki jest bardzo, bardzo prosty, błyskawiczny. Tutaj mamy oczywiście zagłówki. To jest auto dla czterech osób, tak? To jest auto dla czterech osób, okay. Homologowane na cztery osoby. Może być w bardzo podobnym wykonaniu na 5 osób. Wówczas mamy o 6 cm węższą tą zabudowę i o 8 cm szerszą ławeczkę. Okay. I wtedy jest to trzymiejscowa. Czy to jest dla trzech dorosłych osób? Nie wiem.
dyskutowałbym pewnie na długą trasę, ale na pewno dla trójki młodzieży jak najbardziej się sprawdzi. No i aneks kuchenny też kompleksowy, czyli tak. Dwupalnikowa kuchenka gazowa, umywalka tutaj pod spodem, lodówka. Tak, cała ławka zresztą przesuwa się w zakresie plus minus 30 cm, mhm. Więc możemy ją sobie wyregulować w momencie, kiedy tu mamy stolik na środku, możemy sobie podjechać bliżej. Podobnie z tymi siedzeniami, które są obrotowe, też możemy podjechać bliżej. Fotel kierowcy też możemy obrócić. No, ale zacząłem mówić o tych materiałach. Jak popatrzysz tu, nawet drzwi są wyłożone, prawda, ten boczek już nie jest taki surowy, nie jest taki plastikowy, jak standardowo mamy w transporterze, a więc słupki, wszystkie, podsufitka, to wszystko jest wykończone tak jak w samochodach klasy wyższej i staramy się tą kompleksowość taką wykończenia tutaj trzymać. Zabudowujecie pojazdy nowe, ale też słyszałem, że używane. Zabudowujemy tak naprawdę każdy pojazd od Volkswagena T5 w górę. Także zabudowywaliśmy samochód z 2005 roku Volkswagena T5, ponieważ klient, gdzie zabudowa wielokrotnie przekraczała wartość samego samochodu, no ale klient powiedział, że on ma sentyment do tego samochodu, on go kupił jako nowy i on go chce zostawić w rodzinie i teraz ma dla niego nową funkcję, ma kampera, zrobiliśmy, nie ma żadnego problemu. Generalnie, jeżeli chodzi o samochody, my dysponujemy samochodami nowymi, jesteśmy oficjalnym, oczywiście partnerem, autoryzowanym partnerem Volkswagena w Europie. Mamy też jako jedna z dwóch firm w Polsce pełną homologację europejską na te samochody, więc tak naprawdę kupując samochód od nas dostajemy dokument homologacji, idziemy do Wydziału Komunikacji, rejestrujemy ten samochód bez konieczności żadnych dodatkowych badań technicznych, bez żadnej konwersji tych samochodów potem papierowo. Tak? Możemy to zrobić od razu dokładnie tak samo jak kupując nowy samochód z salonu. Natomiast również bardzo chętnie przyjmujemy samochody naszych klientów. Jeżeli ktoś ma taki samochód, my doradzamy, co można w takim samochodzie zrobić. Zawsze konsultujemy z klientem, znajdujemy jakieś wspólne rozwiązania i tak jak mówię, zabudowywaliśmy na samochodach T5, na Volkswagenach T6, na Volkswagenach T6.1. Nie ma żadnego problemu. Możemy zaoferować nasz nowy samochód, możemy zaoferować samą zabudowę na samochodzie klienta. Jeszcze jedna rzecz, słuchaj, której nie pokazałem. Przepraszam, jeszcze wiem, że masz kolejne pytanie, ale to jest coś, co też jest unikatowe, myślę, w tej klasie. Mianowicie to jest lodówka, która ma 75 litrów i zamrażalnik. Tak. Więc tak naprawdę, jak popatrzymy na chociażby flagowe produkty producentów samochodowych, którzy mają w swojej ofercie tego typu pojazdy, tam oferują lodówki 30-35 litrów, najczęściej toploadery. Tak, tak? Tak. Tutaj mamy 75 litrów pełnowymiarową w zasadzie lodówkę, którą się udało zmieścić do tego samochodu. Tak? Mhm. Tutaj rozumiem, że przetwornica też jest zamontowana, tak? W tym samochodzie przetwornicy nie ma. Oczywiście na życzenie klienta taką przetwornicę możemy zamontować. Mhm. Natomiast cała instalacja, bo to jest dość ciekawy temat, w tym samochodzie cała instalacja jest zrobiona według standardów motorsportowych. Tak? Co znaczy, że przewody, których używamy, to są przewody silikonowe, to są przewody ekranowane. Wszystkie połączenia są dodatkowo uszczelniane, dodatkowo izolowane. Także niezależnie od tego, z jakimi temperaturami ten samochód się spotka, tak? Czy pojedziemy w jakieś bardzo ciepłe kraje i te temperatury takiego samochodu stojącego na słońcu potrafią sięgnąć 70-80 stopni, czy też będziemy tym samochodem w zimnych rejonach i będziemy mieli bardzo niskie temperatury minusowe, z tą instalacją naprawdę nic nie ma prawa się stać. Tak? To nie są, ja wiem, że są firmy, które potrafią robić instalację elektryczną na kablu płaskim z Castoramy. Tak? No, widziałem takie rozwiązania, ale tutaj rzeczywiście mamy to rozwiązane według najwyższych tych standardów takich motorsportowych, a motorsport jest wyznacznikiem, no bo tamta elektryka, elektronika musi działać niezawodnie. Mhm. Jeżeli chodzi o sam akumulator, to tutaj w tym samochodzie mamy 100 amperogodzin akumulator litowo-polimerowy, a więc akumulator po pierwsze, który jest lekki, nie dokłada nam wagi do całego samochodu. Po drugie, akumulator, który krzywą wykorzystania w przeciwieństwie do akumulatora,
żelowego ma zupełnie inną. Tutaj 90% pojemności tego akumulatora jest w zasadzie dostępne cały czas. W przypadku akumulatora żelowego będzie to około 30%. Więc jeżeli mówimy o 100 amperogodzinnym akumulatorze, czy litowym, czy żelowym, to użytkowo jest to bardzo, bardzo duża różnica. Mamy oczywiście panel fotowoltaiczny. Panel fotowoltaiczny 150 W, maksymalnie możemy założyć 300 W w tym samochodzie, który nam na bieżąco doładowuje ten akumulator. Oczywiście w czasie jazdy jest on też ładowany z alternatora i jak gdzieś na kempingu jesteśmy podpięci, bo mamy podłączenie do 230 V, no to wówczas akumulator jest ładowany z sieci 230 V. Pytałeś o zbiornik gazowy. Zbiornik gazowy pod samochodem 35 litrów. 35 litrów to jest mniej więcej równowartość 2,5 butli turystycznych, takich 5-kilogramowych. To tak obrazowo. I tutaj mamy włącznik, którym włączamy sobie ten zbiornik i mamy od razu jakby poziom gazu w zbiorniku. Tak? Okay. To jest o tyle istotne, że jak mamy butlę, no to jeżeli chcemy sprawdzić, ile nam tego gazu zostało w tej butli, no to musimy pójść, otworzyć to miejsce, w którym tam mamy przedział na butlę, wziąć tą butlę, potrząsnąć, aha, jest mniej więcej pół, tak? Nie, tutaj mamy ładnie diody, możemy sobie zobaczyć, ile tego gazu nam jeszcze zostało, czy potrzebujemy dotankować, nie potrzebujemy dotankować, a tankujemy na każdej stacji benzynowej, która oferuje LPG. Okej, ale jeszcze powiedz, lodówka jest kompresorowa, więc gaz wykorzystujemy do kuchenki, do grilla elektrycznego, do grilla gazowego, oczywiście na zewnątrz, a ogrzewanie jest dieslowskie czy gazowe? Ogrzewanie jest gazowe. Gazowe. Ogrzewanie jest gazowe. Mamy tutaj trumę, nagrzewnicę gazową. Jakie są zalety tej nagrzewnicy? Przede wszystkim gaz nie śmierdzi. Tak? Przepraszam kolokwialnie, ale diesel śmierdzi, gaz nie śmierdzi. Jak jesteśmy na łonie natury, gdzieś tam na dzikiej polanie i rano mamy zapach rosy, zapach trawy, to nie chcemy, żeby nam się mieszało to z zapachem spalin z nagrzewnicy dieslowskiej. No i też jest trochę ciszej, prawda? Jest ciszej, to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, przy tej nagrzewnicy mamy dodatkowo funkcję przewietrzania całego samochodu. Czyli możemy bez nagrzewania samochodu włączyć sobie przewietrzanie wnętrza i jeżeli mamy na przykład dzień, który jest relatywnie ciepły, ale zastanie nas ulewa deszczowa i chcemy być sobie w środku w samochodzie, nie chcemy się jakby mocno kisić tak, żeby to wszystko parowało, bo wiadomo jak wilgotność jest wysoka, możemy sobie włączyć przewietrzanie. Wtedy ta nagrzewnica zasysa sobie powietrze z zewnątrz, osusza je i wrzuca je do środka do samochodu, a jednocześnie wyrzuca z samochodu powietrze, które jest już w samochodzie, które jest wilgotne, które jest w jakiś tam sposób zużyte, ma większą zawartość dwutlenku węgla. Nie musimy się bawić w uchylanie okien, przez które najczęściej wtedy nam wpada ten deszcz do środka. Możemy sobie zupełnie komfortowo właśnie w takim samochodzie z nagrzewnicą gazową funkcjonować. Oczywiście cały panel sterowania, wszystko mamy na jednym monitorze. Monitorujemy sobie stan naładowania akumulatorów, monitorujemy sobie stan wody w zbiorniku wody czystej, w zbiorniku wody brudnej. To wszystko nam tutaj się wyświetla. Oświetlenie LED-owe, tak jak widać, możemy tutaj to oświetlenie sobie dowolnie ściemniać. Oczywiście oddzielne oświetlenie mamy do góry, oddzielne oświetlenie mamy też na zewnątrz, tutaj w tej chwili nie będzie tego widać, mamy jasno, mamy słońce, ale mamy jeżeli markizę. I mamy markizę oczywiście, tak. Długo pewnie można by opowiadać, bo tych funkcjonalności jest naprawdę dużo. Bardzo. Podsumowując, chcę się jeszcze zapytać o cenę. Z jakim kosztem trzeba się liczyć, żeby przeprowadzić do Ciebie tę piątkę czy tę szóstkę i wyjechać w czymś takim? Tutaj ceny są bardzo różne, tak, ja się śmieję, że za każdym razem, jak myślę, że już nic więcej do tego samochodu się nie da dołożyć, to przychodzi klient i się okazuje, że się jednak można. Da i można. Ja powiem tak, ten samochód, tak jak stoi tutaj, tak, to jest koszt rzędu 85 tysięcy euro netto. Razem z samochodem mówimy o nowym samochodzie, który jest bardzo dobrze wyposażony, dlatego że ma wszystkie systemy asystujące kierowcę, ma kontrolę pasa ruchu, ma asystenta parkowania. Automat. Ma
automat, ma 150 koni w dieslu, a ma aktywny tempomat, który sam nam pomaga jechać tym samochodem, ma oświetlenie pełne LED-owe z przodu i z tyłu, jest malowany w bikolorze, ma dodatkowo takie sportowe akcenty z przodu na pod zderzakiem, specjalnie lakierowany grill w takiej wersji black. Rzeczywiście ten samochód jest tutaj bardzo, bardzo bogato doposażony. Jeżeli natomiast mówimy o takim podstawowym samochodzie, to jedne z tańszych samochodów, które można u nas zamówić, zaczynają się od kwoty około 65 tysięcy euro netto. I to już jest też nowy samochód z pełną gwarancją, z homologacją, z dość dobrym wyposażeniem, może nie tak bogatym jak tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o samą przeróbkę, czy jakby konwersję samochodu używanego, który trafiłby do nas od klienta, też w zależności od tego, jak to miałoby wyglądać, co miałoby się tam znaleźć, zaczynamy od 20 tysięcy euro netto i dalej możemy na tym budować, idziemy w górę. Natomiast każdy, ja chcę podkreślić, że każdy jeden projekt jest indywidualny. My też już robiliśmy takie rozwiązania, gdzie zgłaszali się do nas klienci, którzy chcieli sami zbudować kampera, a nie mogli sobie z czymś tam poradzić. I myśmy robili na przykład jakiś etap tego samochodu. I też nie ma żadnego problemu, my bardzo chętnie się czegoś takiego podejmiemy. Jakby naszą filozofią jest to, że pracujemy z naszymi klientami i staramy się im pomóc, staramy się im doradzić, a nie tylko sprzedać jakiś tam produkt. Tak? To jest bardziej cała filozofia i cały lifestyle, który idzie za tym, aniżeli tylko produkt jakby spółki. Ja mogę powiedzieć, że w historii firmy nie zrobiliśmy, czy raz się zdarzyło, że zrobiliśmy dwa identyczne samochody. I to był jeden, jedyny przypadek, a tak wszystkie samochody, które od nas wyjechały, każdy był inny, każdy był indywidualny, każdy był dopasowany pod klienta. Więc jeżeli tylko ktoś ma pomysł na to, żeby zbudować sobie kampera, my zapraszamy, bardzo chętnie podpowiemy, bardzo chętnie doradzimy, co warto, czego nie warto. Wspólnie wypracujemy jakieś tam stanowisko i zobaczymy, co możemy zrobić, co nam z tego wyjdzie. Bardzo dziękuję za rozmowę i za prezentację.